Słuchajcie, jeżeli chodzi o portal, to takie podstawowe elementy, które trzeba zapamiętać, to jest tympanon, prawda? Czyli łuk. Powyżej łuku znajdują się tak zwane archivolty. Przyjrzyjmy się, czy mamy tutaj archivolty. Tak, są te archivolty, one tworzą specyficzny, bardzo piękny ornament, taki powtarzający się, rytmiczny. Tam są też elementy roślinne, elementy różnego typu. Nie mamy wypełnienia, tak? Czyli nie ma tej głównej sceny, w której zwykle był Chrystus z księgą i z uniesioną dłonią, ale za to mamy uskok. Tu w tej części znajdują się gzymsiki i poniżej nich kostkowy kapitel. On wyglądał tak, że był jakby z kostki, ale ta kostka jest ociosana i poniżej znajduje się kolumienka, na której są ślady po tych mieczach rzekomych. Wiecie, jak to wyglądało w praktyce? Czyścili narzędzia liturgiczne. Oto. Tak, jest taka koncepcja, że to wcale nie miecze, bo rycerz był. A, jeszcze mamy bazy. Tak, tutaj są bazy. Zaraz to obejrzymy. Czyli jest ta część. No, tu było oczywiście wejście, ale nie ma tej części. Ona zginęła. Natomiast tu było tak zwane nadproże. I w tym nadprożu mamy tych dwóch apostołów, których oglądaliśmy tam z boku. Rozumiecie? Czyli ta część była tym właśnie nadprożem. Może wiecie, w okresie romańskim właściwie nie ma fresków w kościołach. Głównie jest płaskorzeźba, w sensie wypukłym, ale fresków jest bardzo mało. I te freski czerwińskie są takim ewenementem. One powstały gdzieś w XIII wieku, czyli tam około po roku 1200. Ale co jest ciekawe, one przedstawiają historię zbawienia. Wykonał je jakiś lokalny twórca, tak? Czyli nie są to na wysokim poziomie artystycznym wykonane freski. Natomiast posiadają kilka ciekawych rzeczy, tak? Pierwsza rzecz, to co będziecie mieli za chwilę w zadaniu, to jest tutaj, jak podejdę i właśnie, żeby z bliska złapać, to jest scena wycinania drzewa na budowę arki. Prawda? Tutaj mamy polecenie Pana Boga, który mówi do Noego, że ma wykonać arkę według opisu. A tutaj, niestety jest to dosyć mocno zatarte, ale musicie mi uwierzyć na słowo, pojawiają się właśnie motywy związane z budową arki. Chrystus zamknięty w tak zwanym migdale, czyli w mandorli, i jakby jego łaska, jego właśnie te dary Ducha Świętego spływają na apostołów w postaci banderol. Tutaj chodźcie na chwilkę do tego zagłębienia, żebyśmy sobie obejrzeli górę tego zagłębienia. Nie wiem, czy jest to legenda, ale jest to bardzo, bardzo ciekawe opowiadanie o tym człowieku, który miał się tutaj zamurować za swojego życia, tak? Czy jest to prawda? Ja pytałem wielokrotnie tutaj zakonników, mówili, że nie, że to jest bajka, tak? Natomiast są historycy, którzy uważają, że mniej więcej w średniowieczu istniała taka forma umartwiania się jak rekluzja. Rekluz to był ktoś, kto się umartwiając zamurowywał za życia. I teraz no, ta legenda mówi o tym, że on tam siedział w tej dziurze i tutaj mu podawano jedzenie, tak? Ile lat mógł pożyć, jak było zimno? Krótko, prawda? Ale była to jedna z form umartwiania. Nie wiem, czy to jest prawda, ale,
ale wiele takich rzeczy, takich ciekawostek się pojawia. No, między innymi jedną z ciekawostek jest właśnie to. Znajdujemy się w apsydzie północnej. Tam widać właśnie to zagłębienie, natomiast zwróćcie uwagę na sklepienia. Mamy sklepienie krzyżowe z tej strony, natomiast tutaj pojawia się sklepienie właśnie beczkowe, tak? Czyli mamy to sklepienie beczkowe, w którym po bokach znajdują się lunety, prawda? Ale to nie jest takie istotne, ile zobaczcie wątek muru, prawda? Ten mur jest ze sobą odpowiednio spasowany. I zwróćcie uwagę na kołatkę, tak? To jest kołatka nazywana antabą. Te antaby, one występują między innymi w drzwiach gnieźnieńskich i posiadają, najczęściej są to właśnie wizerunki lwów, prawda? W paszczy tego lwa. Ja tego dokładnie nie nagram, ale możecie ją sobie z bliska zobaczyć. Jest to związane z legendą o templariuszach, tak? Ci templariusze mieli założyć drzwi, czy z ich inicjatywy powstały drzwi i powstała kołatka, która miała pokazywać według legendy miejsce ukrycia skarbów. Prawda? To, co wam mówiłem tam na górze. Zwróćcie uwagę na piękne okucia drewniane wokół. Te drzwi właśnie też pochodzą z tego najstarszego okresu. Po bokach, zobaczcie, to są tak zwane epitafia. Epitafia macie z języka polskiego jako utwory, które będą gloryfikowały kogoś znaczącego. One mogą być właśnie w formie napisów, tak, inskrypcji, ale również właśnie w postaci takich wizerunków. To jest usta, ta część jest ustokowa, natomiast to jest kropielnica dawna, że tłumaczono sobie dłoń, żeby można było przejść dalej, czyli wejść, tylko jakby, zobaczcie, portal, czyli brama, ograniczała na światy. Świat zewnętrzny od świata, czyli świat, który prowadził od świata sakrum. Prawda? To jest charakterystyczne. Teraz elementy portalowe za chwilę wam narysuję, ale jeżeli podejdziecie sobie bliżej, tu mamy ślady, po, oczywiście są też ślady wandalizmu, ale są ślady, zobaczcie, po takie bruzdy po mieczach. Podejść tam, możesz nawet to zapisać. O czym to świadczy? No legenda mówi, że rycerstwo sobie ostrzyło o to miecze, tak? O te fragmenty. Daj, ja na chwilkę też spróbuję tutaj podejść i pokazać. Nawet ładnie łapię ta część. Ale teraz jak podejdziecie do tej części, zobaczcie, tutaj znajduje się figura człowieka walczącego ze smokami. I teraz w średniowieczu taki smok jest symbolem zła, jest symbolem demona. Pamiętacie tak zwany motyw Lewiatana, czy motyw spętanego szatana, który leży i czeka na ostateczny rozrachunek. I te motywy właśnie były typowe dla sztuki średniowiecza. I Bernard z Clairvaux, który potem założył zakon cystersów, on był nastawiony bardzo negatywnie do tego typu rzeczy. Tak? I on mówił, że to jest coś okropnego, to jest sprośne. Takie coś nie może być w kościele. No my dzisiaj się zachwycamy tym, że to jest wspaniałe i w ogóle tworzy niesamowitą rzecz. Zwróćcie uwagę na układ symetrii. Te przedstawienia są symetryczne. Natomiast ta część, tutaj sobie podejdźcie, przedstawia podobno żywioły. Tak? Żywioł wody i żywioł ognia. Ale charakterystyczne jest to, że po środku występuje taka twarz, takiej maski jakby, która miała rogi, ale tutaj ma ośle uszy. No i wokół znajduje się ten tak zwany ornament roślinny, prawda? I badacze, którzy badali dokładnie, zajmowali się tym, mówią o tym ogniu i właśnie wodzie, tak?